dostałem telefon z propozycją pracy. No takiemu klubowi się nie odmawia. Znam historię Mielca bardzo dobrze, dwukrotny mistrz Polski, prawda? I chcemy, żeby Mielec wrócił na swoją ścieżkę, tam gdzie uważam, gdzie jest jego miejsce, czyli do Ekstraklasy. No pierwszy dzień jest organizacyjny, wiadomo, no jest dużo pracy, zawirowania, rozmowa z chłopakami, przekazanie im moich uwag. No i ten dzień jeszcze się nie zakończył, ten dzień będzie jeszcze trwał do późnej nocy, tak można powiedzieć. Uważam, że potencjał jest duży, uważam, że zespół stać na awans do Ekstraklasy i tak też wchodząc do szatni przekazałem to moje odczucie zespołowi i wiemy, jak ten sezon będzie wyglądał. Po prostu wszyscy musimy iść w jedną stronę, wszyscy musimy widzieć ten cel. Tu nie może być żadnej słabości i uważam, że tak będzie. Zespół w tej chwili zaakceptował te moje warunki i zaczynamy ciężką pracę. Jest duży potencjał, potencjał ofensywny. Tak też będziemy chcieli grać, ale to z czasem wszyscy będziemy widzieli. Znaczy jako zawodnik, no to przegrałem trochę meczy, ja tutaj nie ma co się chwalić. No, w Ekstraklasie wyjechałem również do Grecji, w Finlandii grałem, z klubów w Polsce, no to Wisła Kraków, GKS Katowice, to jeszcze wtedy w pierwszej lidze, prawda, był GKS, tam w pucharach grałem, zdobyliśmy super puchar razem z zespołem. Był również Stomil Olsztyn, Górnik Zabrze, także tu i w polskiej lidze i w Grecji spędzonych troszeczkę lat. Natomiast jeżeli chodzi o trenerkę, po zakończeniu kariery zawodniczej dostałem propozycję z Wisły Kraków, tam zaczynałem od grup młodzieżowych, czyli od juniorów, z którymi przez lata prowadząc zespół zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w 2014 roku, ale na tamten czas moim jak gdyby wyznacznikiem było, zawsze sobie zadawałem pytanie i chciałem osiągnąć to, żeby mieć jakiegoś wychowanka w Ekstraklasie. Dzisiaj tych wychowanków w Ekstraklasie trochę mam, tu mamy czy Michała Hrabka, czy Maki, to też przeszło tutaj. Mamy jednego w Stali Mielec, drugi jest w Wiśle Kraków, ale również przez moje ręce przeszli, czy Nalepka, i tych zawodników naprawdę jest dosyć sporo. A w tej chwili, będąc tutaj w Stali Mielec, chciałbym oprócz najważniejszego celu, czyli mówimy wejścia do Ekstraklasy, żeby młodzież, która tutaj jest, bo jednak młodzież zawsze tutaj była dobra, żeby doszła do pierwszej drużyny, nikomu nie zamkniemy drzwi, wręcz przeciwnie, otwierać się i jeżeli tylko ci chłopcy udźwigną ciężar, to na pewno znajdą się w pierwszym zespole i mam nadzieję, że w przyszłości będą grali na boiskach Ekstraklasy. Jeżeli chodzi o piłkę seniorską, to byłem i przy trenerze, no mamy z kolei stąd Smudzie, prawda, to jest jedna rzecz, jako asystent w Górniku Łęczna w Ekstraklasie. Uczestniczyłem w zajęciach trenera Kasperczaka, notabene byłem na stażu w Saint-Étienne tam dzięki trenerowi Kasperczakowi. To mówimy, jeżeli chodzi o tą seniorską, i samodzielnie prowadziłem Kalisz. Jak prowadziłem, nie będę siebie oceniał, można zapytać tam. Ja mam dobre relacje z klubem. No. Ja Mielec obserwuję od dłuższego czasu, w ogóle mecze pierwszoligowe byłem bardzo zainteresowany. U nas blisko akurat jest Niepołomice, tak? Nawet byłem na meczu Puszczy ze Stalą Mielec. No tu ten stały fragment gry rozegrany był rewelacyjnie i tam widziałem ten potencjał zespołu. Potencjał jest, w ofensywie jest duży i to mówiłem chłopakom. Takiemu klubowi się nie odmawia naprawdę, bo mówię, no jest to klub, który powinien wrócić na salony. Taka jest polska piłka, jaka jest, wiadomo, że to wszystko jest zaplecze, ale tutaj uważam, że zaczęła się bardzo dobra praca, czyli wybudowanie stadionu, budowa akademii i pierwszy zespół. Idzie to tak, jak ma być, a nie z drugiej strony. Na pewno to ci, którzy będą obserwować, będą widzieli,
Będziemy głównie bazowali na ofensywie. Zespół się buduje od defensywy, no i o tym nie zapominamy. To uważam, że jest dobrze zespół poukładany, ale jest jeszcze szereg rzeczy, które trzeba poprawiać i przenieść jak gdyby tą pewność zawodników, których mamy, bo tak jak mówię, jest potencjał na tą ofensywę i powinno być wszystko dobrze. Na pewno pewne rzeczy ulegną zmianie, ale to będą Państwo widzieli w praniu, ponieważ no, pewne rzeczy z pewnymi się zgadzam, na pewno mam inny punkt widzenia, w związku z powyższym na pewno pewne rzeczy ulegną zmianie. Tak w skrócie to mogę jedną rzecz powiedzieć. Nie lubię, jak ktoś ze środka boiska między innymi gra piłkę do tyłu. Bardzo tego nie lubię. Dlaczego nie mamy grać do przodu? Poznając cały zespół, też nie wszyscy grali tutaj. I tu na pewno dostaną szansę ci, którzy też mniej grali. Prawda? Mamy co 3 dni mecz. Niektórzy odpoczną, ponieważ jednak troszeczkę się napracowali. Mamy wyniki badań, więc wiemy, komu dać odpocząć. Ci, którzy mniej zagrali, dostaną tą szansę też pokazania się. I zobaczymy, przygotowujemy się. Ten mecz jest zawsze, najbliższy mecz jest najważniejszy, więc jest to, traktujemy bardzo poważnie, ale chcemy też zobaczyć nie zmienników, tylko chłopców, którzy mniej grali. No, przychodząc tutaj właśnie między innymi w krótkim czasie trenerskim byłem koordynatorem młodzieży całej Akademii Wiśle Kraków. Tam układałem to i przychodząc tutaj też, nie powiem, stawiam na młodzież, ale uważam, że jak najbardziej tej młodzieży trzeba dać szansę, tylko ta młodzież musi być lepsza od tych, którzy są, tak? Też w swojej pracy trenerskiej spotkałem się z tym, że w Wiśle Kraków było cały czas, dlaczego nie grają wychowankowie. I trener Kasperczak mi na to prosto odpowiedział: Darek, ja bym chciał, żeby grali, ale trzeba, jest cel, Mistrzostwo Polski, więc muszą być lepsi. A w tym momencie, na ten moment, jeden Brożek, drugi Brożek czy Małecki byli bardzo dobrymi młodzieżowcami, natomiast jeszcze nie byli na tą piłkę dorosłą, zostali wypożyczeni. W związku z powyższym ja powiem to samo. Ja bardzo chcę, ale nadrzędnym celem jest awans zespołu do ekstraklasy. I przy tym jak najbardziej wprowadzać młodzież, niech ta młodzież gra jak najwięcej. Także będę to łączył jedno z drugim. W tej chwili są rozmowy, mogę powiedzieć jedno, na pewno tu będą ludzie z Mielca. Też jestem za tym, żeby byli tutaj miejscowi trenerzy, których znam, którym też ufam. I jutro już będą panowie wiedzieli, jak to wygląda.